Siema! Siemanko bąbelki! Dzisiaj zrobimy ciasto. Jeszcze nie wiem jakie, nie mam na razie pomysłu, ale wszystko wyjdzie w praniu. Muszę teraz lecieć do sklepu po parę składników, żeby to ciasto było tak idealne, jak tylko sobie wymarzę. I zabieramy się do robienia i w trakcie robienia tego ciasta sobie troszeczkę porozmawiamy. Yeah. Kupiłam olej kokosowy, banany, taką paczkę płatków owsianych. Kupiłam też sobie hummus, ale jakby to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo dzisiaj robimy ciasto, a ciasto nie będzie z hummusem. Dobra. Dobra, gdyż chcę, żeby to ciasto mi wyszło na 100%, to robię mój sprawdzony przepis na chlebek bananowy. I zrobimy go z lekkim twistem, bo mam świeże truskawki, więc użyjemy ich, obviously. Założyłam fartuszek. Teraz wyglądam plus 5 do lepszego kuchcikowania? Nie sądzę. Pojemnik. Przepraszam, to było trochę głośno. Moi drodzy, zaczniemy sobie od płatków, które będziemy blendować na mąkę. Taki fun fact, jeżeli chcecie kupić na przykład owsianą mąkę, to ona kosztuje chyba 11 zł za kilo albo 12 zł za kilo, a płatki owsiane macie za 3 zł i wystarczy je zblendować, więc... Szklanka jest z filmem, którego nigdy w życiu nie oglądałam. Nie wiem, czy powinnam się przyznawać. O czym porozmawiamy? Porozmawiamy sobie dzisiaj, moi drodzy, o tym, jak przestać przejmować się opinią innych. To trudny temat, bo nawet jeżeli większość z Was mówi, że nie przejmuje się opinią ludzi dookoła, nie wydaje mi się, żeby tak było w 100%. Ciężko jest przestać przejmować się opinią ludzi. To będzie bardzo chaotyczne. Dobrze, dodajemy banany, ponieważ jest to ciasto bananowe. Użyjemy trzech. Najlepiej, jak te banany są takie trochę bardziej dojrzałe, wtedy to ciasto jest słodsze, ale ja mam tylko takie... Dodamy takie, jakie mamy. Dodamy takie, jakie mamy. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ja uważam się za osobę absolutnie nie przejmującą się opinią czyjąkolwiek. Kiedyś miałam z tym duży problem, nie potrafiłam wyjść z domu bez makijażu i mówić to, co tak naprawdę myślę, bo bałam się, że pomyślą, że jestem jakaś rąbnięta. Jakby każdy z nas ma opinię swoją i ma prawo do jej wyrażania i wszyscy ludzie dookoła, którzy w jakiś sposób wpływają na to, że postrzegasz siebie jako osobę niewartą własnej opinii, wywal ich. Wywal ich do kosza! Tak jak skórki od bananu. Z mleko. Ja mam owsiane. Nie wiem, co robię. Zawsze robię tak, że jak widzę, że konsystencja jest nie taka, jaka chciałam, to po prostu dodaję czegoś więcej. Chia. A, walniemy tak sympatycznie. Trochę soli. I proszek do pieczenia. Chwileczka. Chwilunia. Muszę to zblendować. Na tym etapie dodam krok, który jest absolutnie niepotrzebny, ale ja lubię, czyli trochę mąki kukurydzianej. Ona dodaje takiej delikatnej słodyczy i trochę nam to ciasto zlepi. I bierzemy się za truskawki. Okej, ale jak przestać się przejmować opinią ludzi dookoła? Słuchajcie, ja poradziłam sobie w taki sposób, dlaczego moje życie ma nie być takie, jakie bym chciała w 100%.
dlaczego mam nie robić rzeczy, które tak naprawdę bym bardzo chciała i o których marzę, dlaczego mam nie spełniać swoich marzeń, bo ktoś o mnie coś pomyśli. Posłuchajcie, trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę nie interesujecie nikogo. To jest bardzo smutne, ale nie interesujecie nikogo. Jeżeli chodzi na przykład o ludzi na ulicy, uwierzcie mi, to, że się spojrzą przez sekundę i ktoś szepnie do swojej koleżanki na ulicy, że o, patrzcie, jak ona się ubrała, szepnie, po czym zapomnij sekundę później o tym, że tak powiedział. Nie ma sensu. Każdy się martwi tylko i wyłącznie o siebie. Nikogo nie interesuje, co robisz. Pogadają i przestaną. Za chwilę pójdą do lustra i sami będą się przeglądać, więc nie ma znaczenia, jak się ubierasz, jak się nosisz, jaką masz fryzurę, czy masz tatuaże. Kogo to obchodzi? Każdy z nas myśli tylko o sobie. Ja na przykład całe życie chciałam się nauczyć tańczyć, ale mega się wstydziłam, jakby pójść tak na salę, kiedy ja jestem absolutną kłodą. Nie umiem nic, nie umiem się poruszać w żadną stronę. I po prostu bałam się, że wiecie, pójdę na takie zajęcia i ludzie się będą ze mnie śmiali, że o, patrzcie, przyszedł klocek. Ale poszłam, zapisałam się, napisałam maturę, stwierdziłam, że mam trochę wolnego czasu, więc zapiszę się na takie zajęcia. I było super i będę teraz chodzić. Olej kokosowy. Łyżka. Fuck. I do mikrofalówki. Wszyscy ludzie dookoła mnie przyszli po raz pierwszy, wszyscy ruszali się jak kłody, nie byłam sama. A tak naprawdę może nauczę się czegoś nowego, coś, o czym marzyłam i co chciałam zrobić dla siebie. I jestem mega z siebie dumna. Okay? Trochę cynamonu. Na tym etapie ustawiam piekarnik na 180 stopni na termoobieg. Naczynie żaroodporne, papier do pieczenia. Kwestia jest taka, że ludzie, dodaję truskawki, że ludzie zawsze będą gadać za naszymi plecami. Nieważne, jak dobrymi ludźmi nie będziemy, zawsze znajdzie się osoba, która stwierdzi, że robimy źle i ona by to zrobiła lepiej. Nie można się tym przejmować. Mamy jedno życie, tak naprawdę wszyscy umrzemy. Więc co to ma za znaczenie, co ty robisz w życiu? Jeżeli to sprawia ci przyjemność i nikomu nie robisz tym krzywdy, to rób to, na co masz ochotę. Ja cię wspieram. Jeżeli dodać ci to powera, to wiedz, że ja cię wspieram w tym, co robisz. Teraz orzechy. A chwilunia, bo chyba mam orzechy tu, w pojemniku, na którym stoicie. Możecie jakby posłodzić to ciasto czymś, no nie? Ja akurat nie mam syropu klonowego, a nie używam za bardzo innych cukrów czy słodzików. Kurde, no nawet nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Moim zdaniem w ogóle, jeżeli chcemy przestać się przejmować opinią ludzi dookoła, to sami musimy popracować nad tym, jak, czy my sami siebie doceniamy. Jeżeli doceniasz sam siebie, uważasz, że robisz dobrze, uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem, że realizujesz się i że jesteś po prostu zadowolony, zadowolona z siebie, do it, girl, albo boy, albo rób to po prostu. Przestań się porównywać do innych. Każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas ma inne problemy i uwierz mi, że nawet ta modelka, czy nawet ten Elon Musk, czy nawet ten, kurczę, ktokolwiek jest twoim idolem, czy kimkolwiek się inspirujesz, uwierz mi, on też ma swoje problemy, swoje kompleksy, tylko my tego nie pokazujemy w internecie. Każdy z nas w internecie chce wyglądać najlepiej, gdzie wybierać to zdjęcie, na którym wyszła najbardziej korzystnie, ale jeżeli wszedłbyś, weszłabyś do domu takiej osoby, która twoim zdaniem jest idealna, jest normalnym człowiekiem. Każdy z nas jest człowiekiem. Każdy z nas ma swoje gdzieś tam gorsze strony, gorsze i lepsze. To jest normalne. Jesteśmy ludźmi. Naprawdę. Nie ma co się tak przejmować życiem. Życie ma być zabawą. Chwila, bo teraz jest moment skupienia. Przestań się porównywać. Dobra? Kochanie?
słoneczko, bąbelku, przestań się po prostu porównywać, bo to do niczego nie prowadzi. Ta laska, do której się porównujesz na Instagramie, wciąga brzucha, i swear. Albo przerabia zdjęcia, albo wybrała to, na którym jej nogi wyglądają najszczuplej, albo chwali się tym, że właśnie założyła swoją firmę w wieku 16 lat, a nie chwali się tym, że zrobił jej się pryszcz na udzie, dostała pałę w szkole. Internet jest zakłamaną szmatą. Na wierzch pokroję sobie jeszcze trochę truskawek i może banana, bo ja zauważyłam, że odkąd gdzieś tam ograniczyłam ludzi, których obserwuję, czuję się dużo lepiej ze sobą, czuję się lepiej z tym, co robię, czuję się bardziej wartościowa, bo kiedyś obserwowałam i tylko, wiecie, porównywałam się i sobie myślałam, kurde, ona ma 17 lat, ma już swoją firmę, miliony, miliardy na koncie, a ja siedzę właśnie w łóżku i oglądam Netflixa. Ale to też jest okej. Ona miała taką możliwość, dostała taką szansę, to super, niech się kurde pnie wzwyż, jak najwyżej się da, ale to nie znaczy, że ja tak muszę. Ja mam swoje życie, ja też kiedyś osiągnę sukces, kiedy przyjdzie na to pora. Na razie jestem młoda i nie każdy z nas musi mieć biliony na koncie w wieku 17 lat, no błagam. Bananik! To moja praca. Tak wygląda właśnie. Stawiam do piekarnika na 45-50 minut. Wiem, że jakby czasem jest ciężko, bo ludzie, którzy są w naszym najbliższym otoczeniu, tak jak rodzina czy przyjaciele, często nas nie doceniają i mimo tego, że nie masz siły i nie masz ochoty na nic i leżysz w łóżku, bo masz prawo do tego, żeby leżeć w łóżku i odpocząć, bo życie jest kurna mega, mega ciężkie. I mimo, że nie masz siły i po prostu jedyne, o czym marzysz, to leżeć w łóżku, to rodzina przyjdzie i jeszcze do tego powie: cały dzień leżysz w łóżku, nic nie robisz, opierdzielasz się tylko. I myślą, że takimi słowami cię zmotywują i ty wstaniesz pełen energii i powiesz: zapierdzielam. Tak nie jest. Ale ja ci chciałam powiedzieć, że ja jestem z ciebie dumna. Mimo, że na przykład wszyscy twoi znajomi pracują, a ty nie i siedzisz w domu i oglądasz Netflixa, przyjdzie na ciebie pora. Nie masz w tym momencie ochoty, siły, czasu, nerwów pracować? Nie pracuj. To jest twoje życie. Nie przejmuj się czyjąś opinią, że co, że ci powiedzą, że jesteś, nie rób. No i co, niech sobie mówią. Ty masz być z siebie zadowolony, nie rób czegoś dla innych. Bo chodzi o to, żebyś ty czuł się ze sobą dobrze, a nie żeby wszyscy dookoła czuli się z tobą dobrze. Jesteś jedyną osobą, która przeżyje z tobą życie. Rodzimy się sami i umieramy sami. I tyle. Dobra. Czekamy na ciasto. Jak wyjdzie, to wam pokażę. Ale I love you. Jestem z ciebie dumna. Nieważne, co teraz robisz. Ale mi w chacie pachnie! Ja nie mogę! Pika piekarnik! Wyciągamy ciasto. Ciasto musi sobie troszeczkę odstać, żeby sobie odpoczęło, żeby można było je pokroić. Pachnie jak coś, co pachnie bardzo ładnie. Bounce, bounce, bounce. Uwaga, test! Robimy wielki test. Cicho tam na planie. I drodzy, dobrze, dobrze. Wyjmij bitą śmietanę. Bita śmietana. Wegańska. Ale żeś ukrzanił. Wstrząśnij! No ale... O jest, ty jesteś faja. Dobrze. Jak oceniasz? 9 na 10. Dogrywamy i mama próbuje. Uwaga, robię to lewą ręką. Mmm.
Tego mi było trzeba po obiadku. Widzicie, jestem dobra kucharka. Niam. Tak jak widzieliście, ciasto jest 10 na 10. Polecam serdecznie, zapraszam do oglądania następnego odcinku co tydzień. Bye!